Bonjour mes amis, fajnie, że klikaliście, że jesteście ze mną. Ja dzisiaj pokażę wam przepyszny przepis na wołowiny tataki. Oglądajcie dalej. Może zauważyłeś ostatnio na całej platformie Tube Smaku, przypominam, mamy 7 kanałów aktywnych, mamy właśnie serię grillową. Ja dzisiaj ci pokażę mój sposób na wołowinę tataki, ale uwaga, ekspresową. Na początku potrzebuję marinować właśnie wołowinę. Ja dzisiaj używam piękną polinwicą wołową, ale może zamienić na przykład polinwicą wołową na bardzo ładny kawałek, na przykład bluefina, czyli tuncika. Ja potrzebuję zetrzeć taki kawałek imbiru, widzisz, około powiedzmy 3-4 cm. Obieram go i ścieram imbir na taką papkę. Cały imbir jest tarty, zbieram cały ten miąższ. Czas teraz na polski czosnek. Wiem, robię potrawa azjatycka, ale starajmy się unikać chiński czosnek, który po prostu no, nie jest smaczny. Zdecydowanie wolę polski czosnek. W związku z tym zetrzę teraz czosnek na tarkę też. Cały czosnek jest starty, widzisz? Znowu taką papkę uzyskałem. Zawsze tak jest. Mówimy akcja i zaczyna się pojawiać jakiś remont. No i właśnie pan stwierdził, że dzisiaj, właśnie w tej chwili, musi obciąć się gałązki. Posłuchajcie, ja wam przedstawiłem na samego początku, że ja zrobię swoją formę właśnie na tataki. Bo tataki jest to przepis, który wymaga składniki pod tytułem yuzu. Yuzu, masz zdjęcie tutaj. Bonjour, poltaciku. Yuzu jest taką rodzaj limonkę. Dlatego dzisiaj używam citrusowy sos sojowy Ponzu Kikkoman, który zawiera naturalny ważony sos sojowy z sokiem cytryny. Jest to po prostu idealny patent, żeby zrobić mnóstwo potrawy. Polecam ci mieć zawsze w szafie taką butelkę. Ja dodaję około 6 łyżek, widzisz, sosu. Mieszam całość z pomocą łyżki, żeby cały imbir i czosnek dobrze się łączył z naszym sosem ponzu. Dodaję jeszcze jedną łyżkę oliwy. Teraz bierzemy ładny kawałek polinwicą wołową, zanurzymy go w każdej stronę. No i widzisz, obtaczamy kilkakrotnie w każdej stronie mięso. I teraz to wyląduje na minimum 2 godziny do lodówki, najlepiej na całą noc. Ale zobacz, ja jestem magikiem, bo robię tak. Abrakadabra! I zobacz, aż miseczka się zmieniała. No dobrze, zrobiliśmy cięcie, wiem, niby efekty z Hollywood. Ja teraz marinowuję mięso już całą noc. Zobacz, jak ona zmieniała kolor. Ona ma idealny. Wyciągamy teraz nadmiar imbiru i zrobimy tak, jak tataki się robi. Bierzemy sezamu białego, bierzemy sezamu czarnego, mieszam całość i teraz bierzemy sezam i obtaczamy całe mięso w sezamie. Nie bój się naciskać na mięso, żeby dobrze się przelegał sezam. Ja w międzyczasie przygotuję taki bardzo fajny, prosty winegret z ponzu. Mam tutaj właśnie oliwa z oliwek, biorę ponzu, dodaję troszeczkę i mieszamy całość. I wyobraź sobie, że to jest wszystko, co potrzebujesz właśnie do winogret cytrusowy do tego przepisu. Mam tutaj piękną rukolą intensywnego smaku. Obcinam, dodam takie ilości. Pomieszam to jeszcze z amarantus, który ma piękne takie czerwone liście. Widzisz, to będzie fajny taki kontrast. Mieszam ponownie całość. Bierzemy teraz nasze pomidory. Ja ci polecam je zostawić sipułkę, bo to fajnie będzie wyglądało. Mam jeszcze tutaj, widzisz, takie piękne kwiaty jadalne, które położę między pomidorami. Zobacz naprawdę, jak to wygląda. Po prostu ślinoto, kolory mówią sam za siebie. To jest naprawdę obraz. A ty siedzisz znowu o 1 nad ranem przed komputer i masz ślinoto, podejrzewam. Posłuchaj, sałata jest gotowa. Jeszcze dodam sól i pieprz do winegret. A winegret nie można podlewać teraz na sałatkę. Dopiero przed podawaniem. Dobrze, grill jest włączony. I położymy nasz piękny kawałek wołowiny na to. Tutaj. I go nie dotkniemy. Potrzebuję jeszcze przygotować kilka rzeczy, które pójdą na mięso po grillowaniu i po ukrojeniu. Potrzebuję pokroić w piórka 2 szalotki. I pokroję teraz drobno szalotki. Weźmiemy jeszcze taki chives. O. I pokroimy cienkie talarki.
Zrobimy sos jeszcze, który będę podlewał na mięso. Tutaj mam sos mirin, wino słodkie. Mam tutaj olej prażony sezamowy. Dodaję jedną łyżkę. Dodaję dwie łyżki teraz ponzu. Dodaję troszeczkę pieprzu. I proste, sos jest gotowy. Odwracam mięso i zamykam grill. Zapomniałem ci powiedzieć, że dobry tataki to jest tataki, który ma mięso, które jest bardzo krwiste. Nawet może być troszeczkę bleu. To znaczy, że to jest stan smażenia bleu, który jest przed krwistego. Ja troszeczkę zrobiłem go bardziej krwisty. I dziś mamy piękną wołowinę. A mięso, jak każde pieczenie lub grillowanie, musi troszeczkę odpocząć, żeby soki równomierne doprowadziły się wszędzie. Ja to przykrywam. I poczekamy dosłownie minutę. W międzyczasie mieszam winegret z ponzu i podlewam wszędzie. Nie uciekaj mi, zostań jeszcze. I dodaję winegret wszędzie. I teraz zobacz, jak to jest proste. Kroimy takie pajdy mięsa. Ja jestem na sam początek, widzisz? On za chwilę będzie coraz bardziej różowiutki. Ale jak ja lubię takie rzeczy. Mam już ślinotok, nie wiem jak ty. Ale ja to zjem za chwilę. Jak Przemo? Zjesz to? No maks. Weźmiemy oczywiście to i dodajemy na wierzchu, co wypadło. Na to położymy teraz nasze szalotki wszędzie. Jeszcze mamy właśnie troszeczkę ścipiorku. Weźmiemy teraz troszeczkę kiełki. Coś takiego. Teraz bierzemy jeszcze sezam białego, który mi zostało. Podsypujemy wszędzie. To samo zrobimy z czarnym sezamem. I teraz mieszamy ten sos, który robiliśmy. I dodajemy na górze. I powiem tak, jestem mega szczęściarz, bo zobacz. Ten kawałek jest dla mnie. Rób koniecznie ten przepis, nie żałuj szalotką, nie żałuj z kiełkami. Napisz mi koniecznie na dole w komentarzu, jak się potrzebujesz więcej takich rodzajów przepisów właśnie na okres grillowania. I uwaga, uwaga, mam bardzo ważną informację teraz. Rozpoczynamy konkurs, gdzie możecie wygrywać piękny grill elektrycznego i cały zestaw sosów z firmy Kikkoman. Konkurs jest bardzo prosty. Wystarczy, żebyś po prostu zrobił przepis, który zawiera citrusy i że według ciebie można zamieniać właśnie ten citrus na sos ponzu. Wtedy robisz zdjęcie i dodajesz to na Instagram. Dodając te wszystkie hashtagi, które właśnie tutaj się pojawiają. Masz czas do 16 maja, żeby to zrobić. Pamiętaj, że na dole w opisie znajdziesz dokładnie regulamin konkursu oraz na Instagramie. Pamiętaj, że jestem do twojej dyspozycji. Wystarczy napisać na dole w komentarzu: Pascal, pokaż nam ten przepis i z czasem to zrobię. Życzę ci smacznego, bon appétit, zasubskrybuj kanał, jak jeszcze tego nie zrobiłeś i zajrzyj na mój profil instagramowy, bo tam znajdziesz różnych innych przepisów. Do zobaczenia, cześć, pa! Inny pyszny przepis na wołowinę kliknij tu!